Halo, halo, dzień dobry. Proszę Państwa, zwykle na moim kanale mówię o szablach stosowanych przez polską kawalerię na przestrzeni wieków. Natomiast dzisiaj będę mówił o innej broni. Innej broni przede wszystkim będę mówił o szpadzie. Proszę Państwa, przede wszystkim o szpadzie stosowanej przez polskich oficerów w okresie Księstwa Warszawskiego, w okresie Królestwa Polskiego, w okresie Powstania Listopadowego. Proszę Państwa, takie szpady w zasadzie były bronią regulaminową polskich oficerów właśnie z wojsk Księstwa Warszawskiego, z wojsk Królestwa Polskiego. Między innymi takie szpady zostały też opisane w takim dokumencie, który zachował się do naszych czasów, przepisy ubioru dla wojsk i administracji wojennych Księstwa Warszawskiego z 1810 roku, napisanych przez księcia Józefa Poniatowskiego. I tam jest dokładnie opisana właśnie taka szpada z mosiężną rękojeścią, oprawiona w skórę, charakterystyczna szabla dla początku XIX wieku i czasów późniejszych. Proszę Państwa, trzeba by też zacząć od takiego prostego podziału szpad. Proszę Państwa, szpady o korzeniach wywożące się z dawnej tradycji francuskiej, czyli szpady trójgraniaste, o których kiedyś mówiłem na swoim kanale. Szpada francuska trójgraniasta to szpada, która ma charakterystyczne trójgraniaste, trójkątne ostrze. W zasadzie to ostrze jest nieostrzone, jest tylko i wyłącznie ostry sztych. Jest to szpada tylko w zasadzie i wyłącznie do szermierki za pomocą pchnień, za pomocą sztychów. Jest to związane z dawną szermierką francuską, szpadową, związaną właśnie ze stylem operowania za pomocą właśnie sztychu. Przy czym w zasadzie, jeśli chodzi o szermierkę francuską, właśnie taką szpadą trójgraniastą, jest to szermierka zarezerwowana bardziej do walki cywilnej i w zasadzie takie szpady bardzo lekkie, bo te szpady właśnie francuskie miały niekiedy nawet 650 gram wagi, także były bardzo, bardzo lekką bronią i były to szpady zarezerwowane w zasadzie tylko i wyłącznie dla cywili. Walka taką szpadą, na przykład w warunkach wojennych czy warunkach nawet na ulicy, już była obarczona pewnym ryzykiem, między innymi dlatego, że bardzo łatwo było taką szpadę złapać w czasie walki, na przykład na ulicy. W czasie pojedynku, kiedy mieliśmy walkę obwarowaną przepisami, na przykład w czasie pojedynku na przykład nie wolno było łapać głowni przeciwnika, nie wolno było łapać ostrza przeciwnika, bo na przykład sekundanci już zaczęli sapać i mówić, że to jest niedozwolone i prawda, i nie wolno na przykład łapać głowni przeciwnika. O tyle na przykład w walce na ulicy to już takich przepisy nie obowiązywały, już nie mówiąc na przykład w czasie wojny, kiedy na przykład taki szlachcic miałby walczyć szpadą i na przykład to nie stanowiło żadnej przeszkody, żeby taką głownię, takiej szpady złapać. Dlatego też na przykład właśnie szable trójgraniaste francuskie na końcu ostrza lekko ostrzono, żeby po prostu tam zapobiec takiemu chwytaniu szabli w czasie walki. No oczywiście to były też jakieś tam półśrodki, prawda? Otóż mniej więcej w latach 30., 40., może troszeczkę wcześniej, w XVIII wieku, pojawia się troszeczkę inny typ szpady i w zasadzie właśnie z tej szpady wywodzi się właśnie ta szpada. Proszę Państwa, generalnie w historiografii, wśród bronieznawców jest podział na szpadę w odmianie francuskiej i na szpadę w odmianie niemieckiej, najogólniej rzecz ujmując. Szpady właśnie w odmianie niemieckiej, takie szpady, jak mamy tutaj mniej więcej pokazane, to przede wszystkim szpady o zupełnie innym ostrzu. Jest to szpada o ostrzu przede wszystkim no nie trójgraniastym, tylko jest to szpada w zasadzie, której ostrze przypomina miecz, proszę Państwa, mały miecz. Jest to po prostu ostrze z wyraźną ością, które ma wyraźną, po prostu tak wspomniałem, oś, która ma zwiększyć sztywność tej głowni podczas pchnięcia, podczas penetracji ciała przeciwnika. Ale jest też to ostrze przeznaczone do ostrzenia. I taką właśnie szpadę w zasadzie bardzo mocno też oszczono, ponieważ w zasadzie ta głownia jest wręcz stworzona do oszczenia. I na przykład właśnie takie szpady powstają najprawdopodobniej na terenie południowych Niemiec. Niektórzy bronieznawcy mówią, że na terenie elektoratu Saksonii. I ja się z nimi między innymi zgadzam. Między innymi dlatego, że proszę Państwa, zachowała się piękny egzemplarz szpady oficera gwardii wojsk koronnych z początku XVIII wieku. Jest to
szpada oficera wojsk Augusta II Mocnego. I właśnie ta szpada jest ona zachowana w Muzeum Wojska Polskiego. Jakbyście Państwo chcieli, to w dziale społeczności wrzucę po prostu tam zdjęcie właśnie takiej szpady z dokładnym opisem. I jest to szpada właśnie tego typu. Jest to szpada w mosiężnej oprawie. Szpada w zasadzie, prawda, nie trójgraniasta, tylko z klasycznym ostrzem, z ością. I właśnie takie szpady na terenach polskich już w zasadzie na początku XVIII wieku zdobywają coraz większą popularność, w odróżnieniu na przykład od takiej tradycyjnej broni francuskiej. Jest to szpada przeznaczona do troszeczkę innej szermierki. Owszem, też jak najbardziej operuje się za pomocą sztychu, walcząc tą szpadą. Jest, prawda, jest to szpada bardzo lekka, replika tej szpady, zupełnie tak jak jej historyczne oryginały, waży 700 gram. Tutaj mamy jakieś 705-710, czyli jest minimalnie cięższa od klasycznej szpady francuskiej, przy czym ma solidniejsze ostrze i jest to ostrze przeznaczone do sztychów, tak jak wspomniałem, ale również i do cięć. Przede wszystkim jest to też szermierka oparta na troszeczkę innym wzorze. W szermierce francuskiej operujemy na ostrzu, oczywiście w zasadzie wszystkie akcje są oparte na żelazie, na odrzucaniu, na różnego rodzaju akcjach z nadgarstka, które polegają na odrzuceniu głowni przeciwnika na bok i wyprowadzeniu natychmiastowego sztychu. Natomiast w szermierce niemiecką szpadą już mamy, owszem, też jak najbardziej sztychy, też mamy często też właśnie akcje polegające na żelazie i na odrzucaniu głowni przeciwnika na bok, ale mamy już też po prostu dużo więcej akcji siecznych, które mają na przykład zbić gardę przeciwnika i przejść do natychmiastowego sztychu, co w szpadzie francuskiej już jest lekko problematyczne. Stąd też między innymi troszeczkę bardziej rozbudowane gardy od na przykład szpady francuskiej, gdyż w przypadku na przykład wyprowadzenia tych cięć, no nasza troszeczkę tutaj dłoń była bardziej narażona na właśnie na jakieś na przykład akcje, na jakieś uderzenie głowni przeciwnika tutaj w kierunku naszej rękojeści, no i skaleczenie nas. Także proszę Państwa, jeśli chodzi właśnie o tą szpadę, jest to szpada inna. Jest to szpada właśnie w typie niemieckim i te szpady bardzo mocno przechodzą na tereny polskie. W zasadzie oficerowie wojsk polskich, Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego właśnie walczą za pomocą takich szpad. Szpady trójgraniaste zdarzają się, ale już bardzo, bardzo rzadkie. Rzadko jest to broń bardziej o charakterze no, indywidualnym. Bardziej już taka broń troszeczkę bardziej staroświecka. Jednak ta szpada trójgraniasta okazuje się w konsekwencji jakby mniej popularna. Nawet we Francji coraz bardziej pojawiają się już na początku XIX wieku właśnie wzory takich szpad. I ta szpada trójgraniasta klasyczna z połowy XVIII wieku w zasadzie odchodzi do lamusa i coraz większą popularność właśnie zdobywają takie szpady o klasycznym, nazwijmy to klasycznym mieczowatym ostrzu, prawda? Czyli po prostu głownia przypomina dawny miecz, tylko że wiadomo jest dużo węższa, dużo lżejsza, dużo po prostu cieńsza. Przy czym, tak jak mówię, głownia nadaje się super do oszczenia i też ma wydatny, bardzo wydatny sztych. Co jeszcze odróżniało na przykład taką broń francuską od właśnie szpad z okresu Księstwa Warszawskiego i z okresów, prawda, na przykład Królestwa Polskiego czy Powstania Listopadowego? Ano przede wszystkim, proszę Państwa, rękojeść. Tutaj mamy w szpadzie francuskiej mamy charakterystyczną taką ósemkę, takie charakterystyczne dwa pierścienie, które często służyły do wsadzenia tam palców. Natomiast już w szpadzie tego typu te pierścienie jak najbardziej zanikają i zaraz Państwu pokażę, jak wygląda właśnie taka klasyczna rękojeść takiej szpady. No przede wszystkim tutaj mamy typowe oprawa mosiężna, prawda? Mamy tutaj dwie tarczki, prawda? Czyli taką jelet tarczowy, prawda? Który chroni naszą dłoń przed walce w szermowaniu, prawda? Chroni naszą dłoń, przy czym ze względu na przykład na wygodę noszenia taką tarczkę można było złożyć, ponieważ ona była mocowana na sprężynie i taką szpadę można było po prostu przy ciele dużo wygodniej nosić niż taką klasyczną szpadę po prostu z tarczką, gdyż ta tarczka po prostu nas uwierała. Proszę sobie wyobrazić, że taki oficer
musiał na przykład z taką szpadą przy boku przejść dziennie, załóżmy 30-40 km, prawda? To ta broń po prostu musiała być lekka, musiała być wygodna w noszeniu. Oficerowie na to zwracali uwagę i między innymi właśnie ta innowacja, która polegała na tym, że właśnie ta tarczka była składana. Co dalej? Przede wszystkim, tak jak mówiłem wcześniej, w te właśnie te dwa pierścienie jakby ze szpady francuskiej zanikają. Pojawia się tutaj charakterystyczne też miejsce na też uchwyt, prawda? Tą szpadę można trzymać w sposób klasyczny, prawda? Chwytem takim kciukowym, czyli tak niemalże jak szablę, ale też można, prawda, tą szpadę trzymać o właśnie w taki sposób, jeżeli na przykład chcemy wykonać jakieś sztychy, prawda? Mamy też charakterystyczny tutaj też jelec, prawda? Czyli który nas chroni, dawny krzyż, charakterystyczny też kabłąk, zawinięty właśnie tutaj, przymocowany na stałe do głowicy rękojeści. Szpada też posiada oplot stalowy, chociaż niekiedy też te oploty były srebrne, prawda? Niekiedy ten oplot był w zasadzie srebrny i ten oplot był, no tutaj, prawda, dochodził, no w zasadzie obejmował tutaj właśnie środkową część tej rękojeści. Także, proszę Państwa, szpada bardzo charakterystyczna dla wojsk polskich z okresu Księstwa Warszawskiego. Oprawiona też w skórę czarną, tak jak właśnie mówią przepisy ubiorów dla wojsk i administracji wojennych Księstwa Warszawskiego z 1810 roku. Czyli bardzo charakterystyczna szpada, replika tej szpady, oczywiście u mnie dostępna na polskiszablotuk@gmail.com. Można do mnie pisać, jeżeli ktoś by Państwa był zainteresowany taką szpadą. Szpada oczywiście też kuta i hartowana, nadaje się do szermierki. Szpada też bardzo lekka, bardzo poręczna, w zasadzie dziecko, 13-latek mógłby taką szablą, taką szpadą bez problemu fechtować, gdyż jest to broń bardzo lekka, gdyż jest to broń bardzo poręczna, bardzo przyjemnie świszczy podczas wykonywania różnego rodzaju akcji szermierczych. Oczywiście pochwa skórzana, tutaj fartuch mocujący i dwie rywki do zawieszenia na pasie. Proszę Państwa, jest to broń też dużo lżejsza od takiej klasycznej broni z tamtego okresu. Na przykład porównując ją z pałaszem, na przykład z przełomu XVIII i XIX wieku, proszę Państwa, to jest to broń ewidentnie piesza, prawda? Głownia tej szpady ma 75 cm długości. A na przykład tutaj mamy pałasz pruskich kirasjerów, który ma głownię o długości 90 cm. Także, proszę Państwa, tutaj mamy wagę niecałe 700 gram, a tutaj mamy 1250 gram, prawda? Czyli niemalże dwa razy tyle, prawda? Pałasz kirasjerski na przykład z tamtego okresu to broń dwa razy cięższa, dużo dłuższa od właśnie takiej typowej, lekkiej, poręcznej szpadki, w którą byli właśnie uzbrojeni polscy oficerowie na początku XIX wieku. Niektórzy też z Państwa zwracają uwagę, że szpady niekoniecznie dobrze spisywały się na froncie. Podczas walk taki oficer był na przykład uzbrojony właśnie w taką szpadę i przyszło mu walczyć na froncie przeciwko jakiemuś szeregowcowi uzbrojonemu właśnie na przykład w karabin z bagnetem, prawda, czyli jakąś cięższą broń. I niekoniecznie szpada musiała się spisywać dobrze podczas takich pojedynków. I proszę Państwa, ja się też mogę z tym zgodzić. Owszem, część oficerów nosiła właśnie takie klasyczne szpady, ale proszę Państwa, nie zawsze oficerowie walczyli. Przede wszystkim oficer miał wydawać rozkazy, miał kierować po prostu żołnierzami, niekoniecznie musiał walczyć. Jeżeli na przykład oficer lubił walczyć, bo byli też tacy oficerowie i w Księstwie Warszawskim w czasie Powstania Listopadowego, którzy lubili walkę wręcz, byli dobrymi szermierzami, czuli się pewnie w takim kontakcie, walcząc po prostu z przeciwnikiem, zdarzali się tacy oficerowie, to ja bym powiedział, że niekoniecznie mogli, jeżeli spodziewali się na przykład walki, że dojdzie do walki wręcz,
niekoniecznie mogli taką szpadę nosić przy boku, gdyż tak jak mówię, kiedy miał walczyć na przykład taki oficer z żołnierzem ciężej uzbrojonym, to ja bym bardziej powiedział, że przeciwko na przykład karabinowi z bagnetem, ja bym bardziej proponował klasyczną szpadę, szablę XIX-wieczną, cięższą, dłuższą na przykład od szpady, gdy szpada jest bronią po prostu troszeczkę lżejszą, owszem, jak najbardziej wygodniejszą w noszeniu, też stosunkowo skuteczną w czasie walki, ale jeżeli bym na przykład miał się, wiedziałbym, że dojdzie do konfrontacji, prawda, jakiejś takiej poważniejszej i kiedy po prostu będę musiał użyć jakiejś, lubię walczyć i po prostu będę musiał walczyć zaraz wręcz, no to ja bym proponował mimo wszystko taką szablę cięższą, z prostszym ostrzem, z wydatnym sztychem, która, no bym powiedział, jest bronią troszeczkę pewniejszą w czasie walki przeciwko przeciwnikowi uzbrojonemu na przykład właśnie w taką po prostu broń, na przykład jak karabin z bagnetem. No to wtedy bym wybrał. No i też się, proszę Państwa, to też zdarzało, że polscy oficerowie liniowi, którym przychodziło walczyć po prostu na froncie, to też właśnie wybierali często szablę, ponieważ szabla właśnie w tej odmianie była po prostu tą bronią cięższą, troszeczkę bardziej pewną podczas konfrontacji na przykład z szeregowcami przeciwnika. Natomiast tak jak mówię, rolą oficerów no to niekoniecznie była po prostu ta walka i taką, bym powiedział, bronią, która zapewniała stosunkowo dobrą obronę i wystarczała w zasadzie w celach samoobrony, prawda, no to była, tak jak mówię, lekka szpada i za pomocą właśnie tych szpad często oficerowie się bronili. Oczywiście też w swoim komplecie mieli przeważnie jeden albo nawet dwa pistolety skałkowe, oczywiście później kapiszonowe. Także jak najbardziej taka szpada wystarczała w zasadzie do obrony oficerowi podczas walk liniowych. Przy czym, tak jak mówię, oficerowie, czy nawet wyżsi oficerowie, no niekoniecznie często po prostu brali udział w walce bezpośredniej, no bo, tak jak mówię, no, oficer nie był do tego do końca przeznaczony. Także, proszę Państwa, bardzo ciekawa szpada, piękna szpada, wywodząca się właśnie bardziej już z tradycji niemieckiej, która bardziej już no, zakorzeniła się tutaj na terenach polskich bardzo mocno. Jest to szpada, tak jak wspomniałem, właśnie charakterystyczna dla wojsk Księstwa Warszawskiego i wojsk Królestwa Polskiego. Na dziś to wszystko. Dziękuję wszystkim za oglądanie moich filmików, za subskrypcję, za kupowanie moich książek i e-booków. Na dziś to wszystko. Kłaniam się i pozdrawiam.